postanowiłam, że chcę doświadczyć głębokiej przemiany. Że chcę w ogóle umieć żyć z Arturem. I coś wam powiem w ogóle jak... Bo ja w ogóle podjęłam już jako nowonarodzony człowiek, podjęłam świadomą decyzję, że chcę być z Arturem. Ponieważ w świecie, wiecie, byliśmy ze sobą z powodu w ogóle różnych deficytów w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jako na nowo narodzony człowiek podejmuję decyzję, że chcę być z Arturem, ale mówię, Boże, jak mam z nim być? Jak mam mu przebaczyć? A Bóg do mnie mówi, przebaczyć masz Arturowi tak, jak ja przebaczyłem Tobie. A jak ja przebaczyłem Tobie, Agata? Ja mówię, Boże, tak, że nie wspominasz mi moich grzechów. To tak masz przebaczyć Arturowi. Tak, jak ja przebaczyłem Tobie. Ja mówię, okej, masz podjąć decyzję o przebaczeniu, a ja uleczę Twoje serce. Ja mówię, a co z moimi emocjami? A co w ogóle z pewnymi rzeczami, z którymi ja się zmagam? Co w ogóle z tym? I Bóg mi wtedy powiedział, krzyż Golgoty. Krzyż Golgoty. Na krzyżu Golgoty nastąpiła potężna wymiana. Na krzyżu Golgoty nastąpiła potężna wymiana. Tam nastąpiła wymiana. Tam Jezus poniósł całe swoje zranienie. Rozumiecie? I chciałabym, żebyśmy popatrzyli troszkę w te rzeczy. Ja będę, to co będę do was mówiła, będę przeplatała swoim doświadczeniem i tego, czego ja doświadczyłam. Oglądajcie się też w tych rzeczach. Nieważne, jak dużo wiesz. Ważne, jak do czego doświadczasz. Często jest tak, że mamy pełne głowy wiedzy, ale przeżywalność Boga jest bardzo płytka. Głowa od wiedzy taka, a przeżywalność bardzo mała. Wiecie, w ogóle poznanie jest bardzo ważne, ale ono musi się realizować w takim praktycznym w ogóle życiu, tak? Że ja w ogóle umiem skorzystać z poznania. Że w ogóle ja poznaję tego Boga, wiem, jaki On jest, tak? I umiem w ogóle żyć w oparciu o to, jakiego w ogóle Boga poznaję. Także tak jak powiedziałam na początku, sama wiedza o krzyżu nie wystarczy. Potrzebujesz mieć doświadczenie krzyża. Nikt mnie nie wciągnął w chrześcijaństwo. To moja dobrowolna decyzja. Poznaję Jezusa, postanawiam w ogóle zmienić swoje życie i przemieniać się na obraz Boga. Krzyż w centrum to pewność działania. Ja jestem dzisiaj pewna tego, kim jestem, pewna swojego miejsca, pewna swoich uczuć, pewna swojego powołania. Tak jak jestem pewna, że jestem kobietą, tak jestem pewna swoich uczuć i pewna swojego powołania. To spowodowało w moim życiu to, że ja postanowiłam, że krzyż będzie w centrum mojego życia. Krzyż będzie w centrum mojego życia. Nie jakieś działactwa, rozumiecie? Ale krzyż będzie w centrum mojego życia. Aktem decyzji zgodziłam się na śmierć na krzyżu. Wiecie, w ogóle zrozumiałam to, że ja muszę iść na krzyż. Muszę, w ogóle rozumiecie? Nie ma ucznia nad mistrza. Często wiecie, bo to są... Ja się fajnie lubię przeglądać w takich rzeczach. Jezu chce jak Ty! Jezu chce jak Ty! Come on! Na krzyż! Jezu chce jak Ty! Dawaj na krzyż! Dawaj na krzyż! Wiecie, tylko to musi być akt decyzji. Akt decyzji. Często ludzie się boją pewnego bólu. Ja mówię, to nie jest na śmierć. Wiesz, to jest ku dobremu. To jest ku dobremu. To ku uświęceniu. To ten ból, który nie zabija. To dobre. Choć poboli, tak? To przyniesie w ogóle efekt. To przyniesie w ogóle wymierne rezultaty w ogóle w Twoim życiu. A więc początek. Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Ja w ogóle, wiecie, ja w ogóle sobie wybaczyłam. Ja sobie wybaczyłam. Ja musiałam sobie w ogóle wybaczyć, że z uwagi na moje decyzje, z uwagi też na decyzję Artura, nasz syn chował się tak, jak się chował. W ogóle uznałam to za coś, co przeminęło. W ogóle mówię, przebaczam sobie. Przebaczam sobie, nie jestem winna w ogóle tego, że Wiktor wiele lat chował się, tak, z perspektywy jakiejś w ogóle sieroty. W ogóle wybaczam to sobie.
W ogóle, Boże, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Przebaczam to w ogóle sobie. Przeprosiłam Wiktora i w ogóle sobie też wybaczam. Wiecie, człowiek potępiony to człowiek nieskuteczny. Nieskuteczny. Kiedy żyjesz w miejscu potępienia, to w ogóle masz gwarantowane, tak, że w ogóle jesteś nieskuteczny. A krzyż w działaniu, w centrum, to pewność. To pewność w działaniu. A więc przebaczam w ogóle sobie taką, w ogóle, takie, daję Ci taki prosty w ogóle przykład. A Duch Święty niech mówi do Ciebie. Przebaczam sobie to. Nie mam do siebie żalu. Dałam się splądrować przez większość swojego życia diabłu, tak? Mój syn chował się w takich, a nie w innych warunkach. Ale dzisiaj ma możliwość przyjścia do Jezusa, tak? Dzisiaj ma na nowo narodzonych rodziców i dzisiaj ma możliwość przyjścia w ogóle do Boga. Jezus został zraniony, abyśmy mogli być uleczeni. I to jest kolejna bardzo ważna informacja. Wiecie, kiedy my idziemy i głosimy ludziom, że Jezus został zraniony, abyśmy my mogli być uleczeni, to my też musimy w to wierzyć. Musimy w to wierzyć. Musimy tym żyć. Musimy tym żyć. Ja często mówię do ludzi, jak nie wierzysz, to nie pieprz głupot, że w ogóle wierzysz. Wiesz, przyznaj się, nie wierzę. Wiecie, ja miałam moment w moim życiu, że pochorowałam się, miałam raka piersi. I już naprawdę byłam dobre lata wierzącą osobą. I w ogóle, no w ogóle mam raka. W ogóle mam raka piersi, w ogóle mam diagnozę, że mam raka przewodowego słodka, to się nazywa rak pakieta. W ogóle jedziemy z Arturem, ja jadę w ogóle na wizytę do onkologa. I wiecie, jest mi w ogóle źle. Głoszę na temat uzdrowienia. A mnie informacja o chorobie, tak, powaliła. Powaliła mnie informacja o chorobie. Dowiaduję się, że mam raka, tak, i mnie w ogóle informacja wykasowywuje. Ja w ogóle mówię, przestraszyłam się. Wiecie, już mam w głowie w ogóle, wiesz, mówię, muszę ułożyć Arturowi życie w ogóle, kogo tutaj patrzę w ogóle, wiesz, po wspólnocie, kto tu ewentualnie będzie mógł się zajmować w ogóle dziećmi, w ogóle mężem moim. Wiesz, w ogóle od razu mam w ogóle jakąś czarną wizję, że w ogóle umieram. Artur w ogóle sobie nic z tego nie robi, w ogóle ja siedzi na poczekalni, w ogóle ustala tam jakieś, wiecie, usługi i tak dalej. Ja mówię w ogóle, olewa, ja tu mam w ogóle informację, że w ogóle, wiesz, jestem w czarnym tyłku, rak w ogóle piersi, a w ogóle Artur sobie z tego nic nie robi. Ja potem to, dopiero to zrozumiałam. To była duchowa postawa. Bo gdyby się rozszczulił, tak jak ja, bym nie żyła. Rozumiecie? Bo gdyby się rozrzewnił nade mną, tak? To podejrzewam, żebym już dzisiaj nie żyła. I zrozumiałam wtedy, że ja mam prawidłowe wyznanie. Że ja to w ogóle wyznaję. Jezus został zraniony, abym ja mogła być uleczona. W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Ale kiedy przychodzi proza życia, kiedy przychodzi w ogóle choroba, tak, to ja mam portki pełne. I w ogóle mówię, Boże, przepraszam Cię. To jest teoria. To jest teoria w moim życiu. Ponieważ przyszedł kryzys i ja nie wiem, co robić. Prawidłowe mam wyznanie. Rozumiecie? W tamtym czasie w ogóle ja chodziłam, ludzi uzdrawiałam. A sama nie umiałam przyjąć uzdrowienia do swojego życia. I pamiętam, że ja się wtedy poddałam przecięciu mojej piersi, ponieważ w tym guzie, naokoło tego guza, który miałam, nazbierało się bardzo dużo takiej ropy. Ja miałam bardzo dużą pierś, siną, w ogóle straszną. I powiem wam, że chirurg przeciął mi tą pierś, ropa mi w ogóle zleciała, założyli mi taki sączek. Przez 3 tygodnie chodziłam z bardzo dużym w ogóle takim opatrunkiem, przepłukiwałam sobie w ogóle solą fizjologiczną, Artur mi w ogóle w tym pomagał. I wtedy pamiętam, że w ogóle mówię, nie zgadzam się na to. Wracam do krzyża, wracam do tego tematu, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Jezus został zraniony, abym ja mogła być uleczona. I w ogóle wiedziałam, że w ogóle moje oczy, w ogóle Pan także patrzy w ogóle w to lusterko i Bóg do mnie mówi, i w ogóle musisz zadać kłam temu, co widzisz. To nie jest prawda, co widzą Twoje oczy. I postanowiłam, że za każdym razem, kiedy będę wychodziła z wanny, to nie będę oglądała mojej piersi, ale będę wyznawała, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. I przez 3 tygodnie nie oglądałam mojej piersi, ale jak wariat. Ogłaszałam to słowo i nie oglądałam mojej piersi i nie grzebałam już potem w internecie. Bo to wiecie, jak to działa?
spirala. Już mam przerzut. Przeczytałam sobie wcześniej w internecie, że w ogóle rak pakieta często się lubi przerzucać do części odbytowych. Zaswędział nie tyłek, mówię przerzut. Wiecie, to jest śmieszne, ale to jest proza życia. To jest po prostu proza życia. I po 3 tygodniach wyciągnęłam sobie sączek z piersi. Została mi tylko i wyłącznie jakaś tam drobna w środku narośl. Zrobiłam sobie USG. W USG wyszło, że mam niedużego torpiela. I za jakiś czas pójdę i zrobię sobie kolejne USG, które pokaże, że nie mam nic. Że nie mam nic. My musimy wierzyć w to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Nikt tego się nie daje przez udzielenie. Rozumiecie? To jest osobista wiara. A więc Jezus został zraniony, abyśmy mogli być uleczeni. Stał się grzechem, abyśmy mogli być sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. On się stał grzechem, abyśmy mogli się stać Jego sprawiedliwością. Rozumiecie? Jesteś sprawiedliwością Bożą. Jesteś Jego sprawiedliwością. Uczynki Jezusa są Ci przypisane. Często ludzie mówią, muszę coś tam robić, muszę coś tam robić. Ja mówię, uwierz na początku, że jesteś Jego sprawiedliwością. Żebyś miał leżeć do końca życia po poznaniu Jezusa, to idziesz do nieba. Uczynki Jezusa są Ci przypisane. Jesteś Jego sprawiedliwością. Bóg patrzy na Ciebie przez Jezusa. Jesteś sprawiedliwością Jezusa. Umarł naszą śmiercią, abyśmy mogli otrzymać Jego życie. On umarł Twoją śmiercią. Wiecie, to, co należało się nam, to Jezus wziął na siebie. Normalnie z perspektywy tego, co zrobiłeś, należało się Tobie śmierć. Ale Jezus umarł Twoją śmiercią. Kiedy my przyjmujemy to tylko umysłem, to niewiele znaczy. Serce jest bardzo ważne. Boże, nie chcę wiedzieć tylko w głowie. Chcę wiedzieć to w moim sercu. Że to, co należało się mi, Ty wziąłeś na siebie. Umarłeś moją śmiercią. Normalnie powinnam nie żyć. Normalnie powinnam nie żyć, ale Ty umarłeś moją śmiercią. Stał się przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo. Wszelkie przekleństwo spadło na Jezusa. Wszelkie przekleństwo spadło na Jezusa. On doświadczył tego na krzyżu Golgoty. Wszelkie błogosławieństwo należy się Tobie. Z uwagi na Jezusa. Z uwagi na Jezusa. Stał się ubogi, abyśmy mogli stać się bogaci Jego bogactwem. Jesteśmy bogaci z uwagi na Jezusa, z uwagi na to, co wydarzyło się na krzyżu. Poniósł nasz wstyd, abyśmy mogli dzielić Jego chwałę. Często ludzie mówią, wstydzę się głosić Ewangelię. Ja mówię, ale Jezus poniósł wstyd. Wystarczy, że zrobisz krok. Zrób krok wiary. Nie krok do tyłu. Bóg błogosławi krok do przodu. Krok do tyłu grozi kamienną solą. Wiecie, krok do przodu w ogóle jest moc w działaniu. Krok do tyłu w ogóle sól kamienna i śmierć. Jezus wziął na siebie wstyd. Wstyd wziął na siebie Jezus. Abyśmy mogli odziedziczyć Jego chwałę. Mamy udział w Jego chwale. Zniósł nasze odrzucenie, abyśmy mogli stać się zaakceptowani przez Ojca. Dużo ludzi zmaga się z odrzuceniem. Sama się zmagałam w moim życiu z odrzuceniem. Wiecie, ja tak naprawdę z mojego domu rodzinnego wyszłam z potwornymi lękami, ale nie wyszłam z odrzuceniem. Ja odrzucenia doświadczyłam z uwagi na Artura. W związku w ogóle w kontakcie z Arturem. Tata w moim życiu poczęstował mnie ogromnymi lękami, ale jeśli chodzi o odrzucenie, to ja doświadczyłam potwornego odrzucenia w kontakcie z moim mężem. Przez niego zostałam odrzucona. Rozumiecie? On mnie odrzucił. On mnie po prostu odrzucił. Mój tata poczęstował mnie potwornymi lękami. A więc podstawą wyjścia z odrzucenia to jest też to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Z odrzucenia nie wychodzi się w taki sposób, że w ogóle jestem odrzucona, to teraz się w ogóle jakoś tak zaakceptuję w służbie. A pójdę do uwielbienia. A żebym nie była odrzucona. Potańczę, zaśpiewam, jakiś tam sketch zrobię. To nie jest dobre. Brak fundamentalnych rzeczy, brak w ogóle doświadczenia krzyża chce Ci powiedzieć, że wyjdzie w Twoim życiu.
w najmniej odpowiednim momencie. Ludzie często gardzą dniami małych początków. Chcę ci powiedzieć, nie gardź dniami małych początków. Podejdź bardzo poważnie. To jest w ogóle szczególny czas bycia dzieckiem. Szczególny czas. Tego czasu nie należy w ogóle lekceważyć. To jest bardzo ważny czas. To jest czas, który się może już więcej nie pojawić w twoim życiu. Kiedyś taka kobieta mówi, byłam w ogóle samotna, nie miałam przyjaciół i siedziałam ciągle i czytałam Biblię. I mówię, kurczę, tylko tą Biblię czytam i tą Biblię czytam. I mówi, przychodzi do niej taka druga wierząca i mówi, ciesz się z tego czasu. To jest szczególny czas dla ciebie. Potem może ci tego czasu brakować. Rozumiesz? Jak się ci, jak w ogóle, wiesz, bo jak się zwalają ci ludzie na głowę, tak? Bo chcą od ciebie brać, brać, brać i brać, to może się często okazać, że potem nie masz takiego czasu. To jest w ogóle, to trzeba w ogóle, są czasy i pory, trzeba w ogóle zrozumieć pewien czas, są czasy wzrostu. Nie można zaniedbać czasu w ogóle doświadczenia krzyża. Aczkolwiek ja w ogóle uważam, że to jest, to w ogóle przez cały czas krzyż, to w ogóle przez cały czas musi być w centrum naszego życia. To jest w ogóle, wiecie, ja w ogóle w oparciu o to zbudowałem moje życie. W oparciu o krzyż zbudowałam moje życie. Często ludzie mówią, chcę tak jak ty. Ja mówię, czy chcesz przejść drogę taką jak ja? Ty chcesz w ogóle pewien koncentrat z mojego życia. Rozumiesz? Ty chcesz, żebym ja ci coś dała, żebym ci udzieliła. Pewne rzeczy mogę ci udzielić, ale pewne rzeczy musisz wypracować. Ty musisz je wypracować. Ja je mam z uwagi na to, że ja postawiłam w swoim życiu krzyż w centrum. Krzyż stał się w centrum mojego działania. Wiesz, mowa o krzyżu jest mocą, mocą, mocą. Mnie dzisiaj nikt nie wyprze z pewności, którą mam. Krzyż dał mi tę pewność. To krzyż dał mi tę pewność. Jezus doświadczył odłączenia przez śmierć, abyśmy zostali połączeni z Bogiem na wieczność. Już na wieczność jesteś połączony z Bogiem. Wszyscy cię mogą opuścić. Może cię opuścić mama, może cię opuścić tata, może cię opuścić najlepszy przyjaciel, najlepsza przyjaciółka, ale On jest z tobą na zawsze. I to się bierze przez wiarę, nie przez uczucia. Ludzie mówią, ja nie czuję. Ja też nie czuję. Jakbym ci powiedziała, co czuję, to byś się załamał. Ja wierzę, jak wariat. Nie polegam na swoich uczuciach. Wszystko w moim życiu mam przez wiarę. Przez wiarę. Kiedy brałam przez wiarę rzeczy, to tylko czułam smród uciekających demonów z mojego życia. Ale nie przez uczucia. Uczucia przychodzą na skutek przemiany umysłu. Rozumiesz? Kiedy nasza dusza się zmienia, to też się potem zmieniają nasze uczucia. Ale na dzień dobry to przez wiarę. Przez wiarę, bo jesteśmy wierzącymi ludźmi. On doświadczył odłączenia przez śmierć. Czyli Jezus został opuszczony przez Ojca. On doświadczył opuszczenia na krzyżu Golgoty. I z tym się trzeba utożsamiać. Wiecie, na surowego indyka. Boże, chcę, aby krzyż był miejscem mojego doświadczenia. Miejscem mojego doświadczenia. To nie może być teoria. Wiecie, wiecie, że to widać, kiedy to jest teoria? Bo to w ogóle ludzie się wywalają o podstawowe rzeczy. Nie potknij się o krzyż. Nie potknij się o krzyż. Nasz stary człowiek umarł wraz z nim, abyśmy mogli się przeobrzeć w nowego człowieka. Z Chrystusem jestem ukrzyżowana. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Z Chrystusem jestem ukrzyżowana. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Często ludzie do mnie mówią, a jak opowiadasz swoje świadectwo, to coś tam cię pobolewa? Nie. Nic mnie tam nie pobolewa. To jest w ogóle stare życie. W ogóle ja nie pamiętam. Aczkolwiek wiecie, za każdym razem, kiedy przywołuję moją historię, tak? No to w ogóle, no tak, coś tam w ogóle pamiętam. Ale to mnie już nie dotyka.
To mnie nie dotyka, bo to jest stare życie. Stare życie. Stare życie. Kiedy uczyłam się w temacie przebaczenia Arturowi i Bóg do mnie mówi, podejmij decyzję, ale ja uleczę twoje rany. I Bóg mi dawał konkretne słowa. Chcę ci w ogóle powiedzieć, że kiedy się będziesz poddawał Bogu, tak? To to jest strateg. Strateg. On ci da strategię. Rozumiesz? On ci da konkretną strategię, jak wyjść z pewnych rzeczy. Mówił do mnie, nie wspominaj rzeczy dawnych. Stare przeminęło. Stare przeminęło. Nie wspominaj rzeczy dawnych. Z Chrystusem jestem ukrzyżowana. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Często ludzie mówią, jak opowiadają swoje świadectwo, mówią bardzo długą historię, kim byli, a potem mówią, spotkałem Jezusa. Amen. Ja mówię, co ci się stało? I poczekaj w ogóle, idźmy do źródła. Idźmy do źródła, czy spotkałeś Jezusa? Z wielką pasją opowiedziałeś o tym, jakie miałeś stare życie, a potem głos ci się załamał i spotkałeś Jezusa i co? Ja mówię, gejem się stałeś. Wielu ludzi spotkało Jezusa i przestało umieć żyć. Ja mówię, co to jest? Ostatnio w ogóle przeczytałam sobie w drugim Tymoteusza w ogóle o takich głupich pannach, które się uczą, uczą, uczą i do poznania prawdy dojść nie mogą. Ja aż w niedzielę w ogóle mówię, łamię to u nas w kościele, nie zgadzam się, aby ludzie się uczyli, uczyli, uczyli i do poznania prawdy dojść nie mogli. Bóg jest prosty przed do prostych ludzi. Nie można nie rozumieć Boga. To ludzie Boga komplikują. Rozumiecie? Tu ogadaliśmy dzisiaj. Ludzie nie chcą pewnej formy, którą się przekazuje. Ludzie chcą żywego Boga. Żywego Boga. Żeby mówić do ludzi z pasją, tak, to trzeba być w ogóle obeznanym z krzyżem Golgoty. Z krzyżem. Krzyż w centrum. Krzyż w centrum. Jeśli chrześcijanie sobie nie radzą, to co my temu światu chcemy zanieść? Co? No co chcemy? Ludzie często to mówią. Wiesz, ty to jesteś taka, bo ty się wychowałaś wśród kryminalistów. Ja wiem, spakuj się. Ja jestem wypełniona Świętym Duchem. Ja jestem taka pasjonatka, bo ja poznałam Jezusa, postawiłam krzyż w centrum swojego życia i zostałam wypełniona Duchem Świętym. Duchem Świętym. Rozumiecie? Poznanie Jezusa to totalna zmiana życia. Ludzie zgrzytają zębami, jak się mówi o krzyżu, i przewalają oczami, tak? Ja mówię, to jest centrum w ogóle naszego życia, żeby miało nic więcej nie być, żadnego innego nauczania. Gwarantuję ci, że masz sukces. Jeśli wdrożysz krzyż do swojego życia, to możesz już w życiu nie usłyszeć innego kazania. To jest totalna przemiana. Totalna przemiana. Nie bój się tego umierania. Nie bój się tego umierania. Tak jak powiedziałam wcześniej, to jest dobrowolny akt decyzji. Dobrowolnie się idzie na krzyż. Ten ból, którego będziesz doświadczał, on nie jest na śmierć. To nie jest na śmierć. To troszkę poboli, tak? Ale to jest ku dobremu. Wiecie, mnie w ogóle krzyż rozkomplikował. On rozkomplikował sposób mojego myślenia. Ja byłam kiedyś wewnątrz siebie, wewnątrz swojej duszy, skomplikowanym człowiekiem. A krzyż Golgoty mnie rozkomplikował. On mnie rozkomplikował. Jeśli pokomplikowałeś się gdzieś, to dobrze jest wrócić do podstaw. Do podstaw. Naprawdę, ja w ogóle dzisiaj z pełną świadomością mówię o tym, że ja w ogóle czerpię w ogóle z takich fundamentalnych w ogóle rzeczy. Z fundamentalnych rzeczy. Ludzie mówią, a ile tam przesłuchałaś kazań wczoraj? Ani jednego. Bo ja nie słucham kazań. Chyba, że jest, no jestem na spotkaniu, to słucham w ogóle, jak ktoś głosi, tak? Ale ja w ogóle nie mam fazy do słuchania w ogóle kazań. Rozumiecie?
Ja w ogóle chcę, aby krzyż stał się centrum mojego życia i żeby oryginał wyszedł ze mnie. Ze mnie. Ja chcę mówić kazania. Ty masz mówić kazania. Wiecie, z nas mają powychodzić oryginały. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Nie ruchem teoretyków, ale ruchem przebudzeniowym. Ludzie się potknęli o krzyż. O krzyż się ludzie potknęli. Rozumiecie? Jeśli na spotkaniach przebudzeniowych uzdrawia się chrześcijan, to jest to problem. Jestem prorok, zero-jedynkowy. Jeśli na spotkaniach przebudzeniowych uzdrawiamy chrześcijan, my to mamy brać z krzyża. Rozumiecie? Znaki i cuda są dla świata. Uciekanie przed umieraniem powoduje, że pozostajemy w swoich zaburzeniach i krzywo widzimy. Krzywo się po prostu widzi. Postanów dzisiaj w swoim życiu, że chcesz, aby krzyż Golgoty uderzył w cały naturalny system twojego myślenia. To, co jest niezmienione, to postanów w ogóle dzisiaj uderzyć w to krzyżem Golgoty. Krzyżem Golgoty, wiecie, to jest w ogóle taka bardzo oczywista, oczywista prawda. Ale gwarantuję ci, że wiele problemów pojawia się tylko i wyłącznie z powodu tego, że w ogóle krzyż jest teorią. Krzyż jest po prostu teorią. Ludzie potrafią bardzo dużo mówić na temat tego, kim są. Wiesz, bo jestem ewangelistą. Ja wiem, dobrze. Pokaż mi swoją służbę. Jestem apostołem. Pokaż mi swoją służbę. Ja jestem fanem wracania do prostoty. Wiecie? Fanem prostoty. Bóg prosty. Ja kiedyś zrozumiałam i przyjęłam taką prawdę. Bóg prosty. Ja prosta. Jak będę prosto przyjmowała, to będę prosto przekazywała i ludzie będą prosto przeżywać Boga. Ludzie się potknęli, wiecie o co? Ludzie nie chcą religii. Ludzie chcą prostych odpowiedzi, prostych informacji. Tak? Kiedyś Bóg mi dał takie słowo, że w ogóle grzech się nie zmienił, demony się nie rozmnożyły. Zmieniła się architektura, ale ludzie od wieków zmagają się z tymi samymi rzeczami. Są chorzy, zdepresjonowani, nie mają w ogóle pojęcia, jak przebaczyć. Żyć ludzie nie umieją. Wiecie, o co się ludzie potknęli w świecie? O życie. O życie. Bo nie poznali kogo? Dawcy życia. Bo nie poznali dawcy życia. Ja w ogóle, kiedy się nawróciłam, to przynosiłam do Boga takie proste informacje. Chcę umieć żyć. Chcę mieć otwarte uszy i otwarte oczy. Chcę widzieć i słyszeć, prosto przekazywać do ludzi, aby to, co mówiła, było dla ludzi czytelne. Chcę, żeby ludzie mnie rozumieli. Nie chcę mówić zawiłych rzeczy, z których w ogóle tak naprawdę w ogóle ludzie nic nie rozumieją. Tak? Chcę mówić proste w ogóle rzeczy. Proste. Krzyż Golgoty rozkomplikował moje życie. Powiem wam taką jeszcze krótką rzecz na temat wstydu. W ogóle uważam, że w ogóle wstyd w ogóle czesze ludzi też. Czesze ludzi wstyd. Pamiętam jak, wiecie, w świecie mieliśmy z Arturem sporo kasy i jeździliśmy dobrymi samochodami. Artur się nawraca, policja nam wszystko zabiera, zabierają nam wszystkie samochody, czyszczą nam wszystkie konta, nie zostaje nam nic. I ja muszę się obejrzeć, czy czuję się bezpiecznie. Nie mam nic. To, co do tej pory mi dawało poczucie bezpieczeństwa, jakieś pieniądze, jakieś dobre samochody, tak? A teraz zostaje ja, Artur, i Jezus w sercu. No, Agata, jak tam się czujesz? Jak w twoim poczuciu bezpieczeństwa?
Czy czujesz się bezpiecznie? Czy jednak czujesz się niebezpiecznie? Jeszcze się okazuje, że mój mąż najpierw jest gangster, chodzi w dobrych garniturach, a teraz przerzucił się z BMW na różowy składak mojej mamy. Mówię, nie wyjdę na miasto. Wstydzę się. Wstydzę się wyjść na miasto! No mówię, nie możesz takim składakiem jeździć. Jeszcze to jest, żeby jakiś męski, to jakaś damka w ogóle, mówię. Jak jeździsz w ogóle? Ludzie mnie spotykają, jak on wygląda? Mówi, to jemu się stało? Mówi, popieprzyło mu się w głowie? Mówi, co to w ogóle to jest? Na zimnego indyga trzeba się w tym pooglądać. Czy ja się czuję bezpieczny? Czy ja się wstydzę? Czy czuję się bezpieczny z Jezusem? Czy muszę mieć Jezusa i jeszcze coś? Rozumiecie? Czy muszę mieć Jezusa i jeszcze w ogóle pełne konto? Pamiętam, jak kiedyś taki człowiek wychodził z bezdomności i powiedział, że ważne, że z Jezusem. Mogę, w ogóle z Jezusem mogę mieszkać teraz w kartonie. Wiesz. Chcę ci powiedzieć, że przez 16 lat zrobiłam dobrą robotę na swojej duszy. I naprawdę jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem. Nie zawiódł mnie krzyż. Nie zawiódł mnie krzyż. Poświęciłam konkretny czas na wprowadzenie prawd z krzyża Golgoty do swojego życia. Kiedy uczyłam się też przebaczać Arturowi i takiej też prawdy, żeby żyć w takim ukryciu w ogóle przed Bogiem. Mówię, Boże, chcę się podobać Tobie w ogóle w ukryciu. Wiecie, ja na początku w ogóle swojego chodzenia z Bogiem absolutnie nie rozpoznawałam żadnego powołania do swojego życia. W ogóle mówię, pierwsze moje powołanie na 100% to jest w ogóle, że jestem żoną i mamą, tego jestem pewna, ale nic innego w ogóle w swoim życiu nie rozpoznaję. Co zatem w ogóle zamierzam? Zamierzam w ogóle służyć Arturowi. Rozumiecie? Uczę się w ogóle obsługiwać kamery, w ogóle będę najlepszym kamerzystą. Najlepszym. Robię w ogóle prawo jazdy po to, żeby go w ogóle wozić. Wiecie, w ogóle mówię, ja go będę woziła, on będzie w drodze w ogóle pisał kazania. Wiecie, nie lecę, nie jestem najarana jak szczerbaty na suchary na mikrofon, bo ja prócz tego, że w ogóle poznałam Jezusa, to nie mam więcej nic ludziom do powiedzenia, nie dorabiam w ogóle jakiegoś powołania. Rozumiecie? Nie dorabiam w ogóle. Bo wypełnił mnie krzyż Golgoty. Wiecie, przyszło do mnie bardzo duże bezpieczeństwo z uwagi na to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. I coś ci chcę powiedzieć. I to jest początek dla każdego człowieka. To jest start dla każdego człowieka. Start dla każdego w ogóle człowieka. Postanów dzisiaj, powiedz, Boże, nie chcę potknąć się o krzyż Golgoty. Chcę, aby krzyż był w centrum. Żebym miał się cofnąć o 2 kroki do tyłu. To jest to warte. Ponieważ całe dzieło nasze służby, one w ogóle przejdą tak zwany test ogniowy. Ja w ogóle mówię tak. Lepiej się osądzić w ogóle tutaj, tak? Niż ma w ogóle w niebie to wszystko w ogóle, rozumiecie, spłonąć. Lepiej osądzić to tutaj. Lepiej to osądzić po prostu tutaj. Czy czujesz się bezpiecznie z uwagi na Jezusa? Czy czujesz bezpieczeństwo? Czy czujesz się bezpieczny? W ogóle Jezus we mnie, nadzieja chwały. Ja i Jezus jedno jesteśmy. To jest w ogóle moja osobista prawda. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Ludzie są zgorszeni krzyżem. Ludzie się gorszą krzyżem. Myślą, że to jest w ogóle stracony czas. Poświęcić na swój osobisty rozwój. To nie jest stracony czas. Czas osobistego rozwoju, czas wprowadzenia prawd związanych z krzyżem Golgoty. To nie jest stracony czas. To jest błogosławiony czas. To jest błogosławiony czas. Postanów dzisiaj, że wprowadzisz wszystko, każdą prawdę, która się w ogóle wydarzyła na krzyżu Golgoty. Cała ofiara, tak?
Cała spuścizna w ogóle, to jest w ogóle Twój udział. To jest Boże, chcę, aby to, co wydarzyło się na krzyżu, stało się w ogóle moim doświadczeniem. Nie przejdę obok, nie przejdę mimo tej informacji, że w ogóle Jezus za mnie umarł i to się stanie dla mnie takie powszednie. Wiesz? Nie, to jest dla mnie najważniejsza informacja. On za mnie umarł, on został zraniony, on został odrzucony, on umarł moją śmiercią. Z nim stary człowiek umarł na krzyżu. Na krzyżu powstał nowy człowiek do życia. To nie teoria w ogóle w moim życiu. Wiecie, że ja jeżdżąc lata z Arturem, kiedy stałam za kamerą, czułam się tak samo bezpiecznie, jak dzisiaj mówiąc do was. Za kamerą czułam się tak samo bezpiecznie. Ja dzisiaj czuję się tak samo bezpiecznie i tak samo zaakceptowana, będąc na scenie i grając i siedząc z dziećmi i prowadząc z nimi szkółkę. Rozumiecie? Bo nie daje mi poczucia bezpieczeństwa mikrofon, bo nie daje mi poczucia bezpieczeństwa to, że jestem pastorem kościoła, ale poczucie bezpieczeństwa daje mi Jezus. To, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Inaczej mamy porażkę. Porażkę. Ktoś ci zwróci uwagę. Nie lubi mnie. Nie przywitał się ze mną. Nie pogłaskał mnie. Nie pocałował mnie. Nie powiedział do mnie: Alleluja, witam cię siostro. Co to w ogóle jest? Kongo jakieś afrykańskie. Naprawdę można żyć szczęśliwym życiem z Jezusem. Z Jezusem. Podstawą mojego działania, podstawą mojej służby jest to, że krzyż Golgoty stanął w centrum mojego życia. W centrum mojego życia. Nie od razu stajemy się, wiecie, super w ogóle zawodowcami. 2 lata chodzę na siłownię. I coś ci chcę powiedzieć. Przez 2 lata ćwiczenia sporo schudłam, to jest na początek. Ale dopiero teraz czuję, że umiem wykonywać pewne ćwiczenia. Dopiero teraz czuję, że kiedy kładę sobie sztangę, tak, i robię ze sztangą przysiady, tak, to czuję, że mam dobrą postawę, nie mam kontuzji. Wiecie, nie jestem, w ogóle nie mam kontuzji. I w ogóle krzyż Golgoty, tak, to jest szkielet. To jest podstawa dla każdego w ogóle chrześcijanina. I tego ci życzę. Życzę ci w ogóle tego z całego serca. Żeby w ogóle, bo wiecie, często w ogóle my chcemy coś, patrzymy na wielkich usługujących, tak? I chcemy tak jak oni, ale gwarantuję ci, że ci, co mają sukcesy, tak? Czy ewangelizacyjne, czy uzdrowieńcze, to gwarantuję tobie, że u nich krzyż stał się centrum w ich życiu. Centrum życia to krzyż, to krzyż. To z krzyża płynie moc, to z krzyża płynie moc. Na pewno już doświadczyłeś w swoim życiu tego, że poprzez nałożenie rąk często jarzmo zostaje złamane, tak? Na chwilę coś odchodzi i tak dalej, ale jeśli jakaś prawda nie staje się twoją prawdą osobistą, to pewne demony w ogóle wracają, tak? One wracają. Postanów dzisiaj, powiedz: Boże, będę w ogóle praktykiem. Będę praktykiem. Nie potknę się o krzyż. Sam dobrowolnie zawieszę się i nie będę się wiercił. Nie wierć się na krzyżu. Nie wierć się na tym krzyżu. Chcę w ogóle umrzeć dobrowolnie, tak jak Jezus, tak jak mój Pan, tak jak On. Wiecie, my z Arturem, kiedy mieliśmy służbę, kiedy nie prowadziliśmy jeszcze kościoła, ale kiedy mieliśmy służbę, bo ja w ogóle wierzę w prostotę. I kiedy opowiadaliśmy na początku tylko i wyłącznie swoje świadectwo, świadectwo tego, jak spotkaliśmy Jezusa, my masę ludzi przyprowadzaliśmy do Jezusa, masę ludzi. Na naszych spotkaniach po 20, po 17 osób oddawało życie Jezusowi. Proste świadectwo spotkania z Bogiem, proste, wiarygodne życie.
Rozumiecie, powoduje to, że ludzie w ogóle oddają życie Jezusowi. Kiedy opowiadamy w ogóle świadectwo z pasją, z pasją, z pasją. Bo ja w ogóle wiem, że wiem, że wiem, że ja w ogóle spotkałem Jezusa. Tak? Nie potknij się o krzyż. Jesteście młodą wspólnotą i młodymi ludźmi. W ogóle wierzę w to, że macie w ogóle swoją specyfikę, swoją dynamikę, ale też swoją specyfikę. Ja w ogóle wierzę w osobiste prowadzenie Ducha Świętego. Wiecie, ja w ogóle nie wierzę w szablonowe rzeczy. Ja w ogóle nie wierzę w to, że Bóg działa szablonowo, w każdym miejscu tak samo. Pewne prawdy są szablonowe, tak? Są szablonowe pewne prawdy w ogóle, tak jak jest prawda, że mamy w ogóle ewangelizować, ale form ewangelizowania jest wiele, wiele. Zasadą jest to, tak, że mamy ewangelizować, ale form ewangelizowania jest bardzo wiele. Przed wami tutaj konkretna robota do wykonania. Przed wami Poznań. Strategiczne też miejsce, tak? Wielki Poznań. Dla was. Jeśli 120 osób w Wieczerniku czekało na chrzest Duchem Świętym. Zostali wypełnieni Duchem Świętym. Co zrobili? Zmienili bieg historii. Zmienili bieg historii. To, czego potrzebujesz, to potrzebujesz postawić krzyż w centrum swojego życia. Amen. Pomodlimy się jeszcze krótko. Możecie wstać. Halleluja. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. My uwielbiamy Ciebie, my wywyższamy Ciebie, my dziękujemy Tobie za Twoją prawdę, my dziękujemy Tobie za wszystko, co wykonało się na krzyżu Golgoty. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Tobie za moc, która płynie z krzyża. My dziękujemy Tobie, że Twoja krew jest wciąż żywa, że Twoja krew wciąż płynie, że Twoja krew nas wciąż odmywa. My uwielbiamy Ciebie, my dzisiaj...